Teraz nagrywamy audio. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, będzie klask. Raz, raz, raz. Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. Jest z nami Marcin Polak, drodzy Państwo. Jedyny prawdziwy. No dobra, ale... Może nie jedyny. Ale prawdziwy. Ale prawdziwy. Podobno ale... osób z nazwiskiem Polak jest około 35 tysięcy w Polsce, słuchajcie. Nie, nie jest tak źle. Przyznam się, że mam Polaka w rodzinie. Więc, ale wracając do meritum, bo jesteśmy na konferencji Inspiracje 2024. Marcin pozwolił nam jako Radio Belfer rozstawić się tutaj, dzięki temu możemy rozmawiać z różnymi osobami, ale nie byłoby tych inspiracji, gdyby nie ten człowiek i pewnie kilka innych osób i jego pomysły. Marcin, jak to się zaczęło, że my teraz 13 raz dużo inspiracji, czy 12? 12 raz duże inspiracje, tak, od 2013 roku. Właśnie, że pozwalasz setkom nauczycieli z całej Polski przyjechać, posłuchać w ciągu dwóch dni mnóstwa inspirujących treści, żeby potem z tym wrócili i coś zrobili. Ale gdzieś to miało początek. No tak, no początek ma to powiedzmy w pewnej niezgodzie na to, że o edukacji rozmawiamy głównie poprzez pryzmat negatywnych informacji, no bo wiadomo, że bad news is a good news, czyli wiadomo, że jak jest jakaś wtopa, chryja czy coś, to się lepiej sprzedaje i w ogóle są emocje i wszyscy wchodzą i czytają i mogą wreszcie ponarzekać na tą szkołę, że jest źle do niczego i generalnie w ogóle to są darmozjady i dlaczego w ogóle mają 2 miesiące wakacji. No. To w tym tematach się będziemy poruszać. Trochę, okay? Niekoniecznie, ale to wynikało jakby z takiej niezgody, że właśnie mamy taką retorykę rozmów o szkole, prawda? Że jakby mówimy ciągle przez pryzmat tych złych wiadomości, a przecież w edukacji to się dzieje tak wiele ciekawych rzeczy, pasjonujących, fajnych i taka była idea w ogóle na początku stworzenia edunews.pl, bo właśnie chodziło o to, że po przeglądzie różnych istniejących portali odkryłem, że nikt nie mówi o tym, jak dużo ciekawych rzeczy się dzieje w edukacji, jak dużo jest innowacji, jak dużo jest nowych narzędzi, jak to fajnie pomaga się rozwijać ludziom, dużym, małym, średnim i starcom nawet, nie? Że jak ten proces uczenia się przez całe życie jest zaniedbany, że my tyle jakby mówimy o tym deklaratywnie, że on jest bardzo ważny, ale tak naprawdę nic z tym nie robimy. Notabene, nie wiem czy wiecie, ale Polska w rankingach Eurostatu, w badaniach Eurostatu, jeśli chodzi o uczenie się przez całe życie, jest w ogonie Unii Europejskiej, bodajże trzecie miejsce od końca. To mamy nad czym pracować. Mamy nad czym pracować. No, jesteśmy mocni w deklaracjach, że prawda, że chcemy się uczyć, ale kiedy przychodzi co do czego, to okazuje się, że się ludzie mniej chcą szkolić, mniej mają tej motywacji wewnętrznej do uczenia się. No pokutuje trochę takie przekonanie, że skończyłem szkołę czy uniwersytet, koniec znowu. Wystarczy. Tak, edukacja wszystko, się skończyła. Wszystko wiem już, nie? Już nic więcej nie ten. Ile lat ma EduNews? EduNews ma w tej chwili no 17 lat dobiega, tak? Dobrze liczę, 2008. 16 lat. 16 lat skończone. Jest o tydzień starszy od mojej córki dokładnie, więc mam dobre takie odniesienie, że już wiem. Pamiętam, ile córka ma lat. Ja na przykład nie wiem, jaki ty masz związek z edukacją? Taki bezpośrednio ty jako Marcin Polak. Co było przed Edu? Moja mama jest matematyczką. I to jest powód? Nie, oczywiście, że nie. Ja przed EduNewsem pracowałem w 5 lat. Byłem szefem edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego i zajmowałem się edukacją ekonomiczną w skali całego kraju. To były duże programy. Pracowałem z Leszkiem Balcerowiczem, który wtedy był szefem Banku Centralnego. No i to był taki katalizator, powiedzmy, pewnego myślenia o edukacji w tym kontekście takim właśnie całożyciowym. Takich innowacji, jednocześnie też działalności pewnej badawczej, żeby badać te procesy, jak one przebiegają. I to bardzo dużo dało. Tak? Czyli i w momencie, kiedy następowała pierwsza dziejowa zmiana polityczna w NBP-ie, czyli kończyła się kadencja prezesa Balcerowicza, wiadomo było już mniej więcej, kto będzie następny i wiadomo, że warunki mogą się zmienić do pracy, to postanowiłem wtedy już wyjść na swoje i po prostu zacząć, zacząłem EduNewsa po prostu. I nadal trzymać się edukacji, ale już Think, tak.
w tym samym czasie założyliśmy i od tego momentu, czyli już 17 lat, jeśli chodzi o Fundację Think, działamy w obszarze edukacji i tej informacji o edukacji, tak? No bo EduNews to jest medium w tej chwili jedno z największych edukacyjnych, a na pewno takie czysto edukacyjne to jedno z nielicznych, jeżeli nie jedyne w ogóle, no bo tam jest informacja faktycznie o tym, co w szkole bulgocze, co tam się dzieje, jak to się rozwija, znaczy nie tylko w szkole, też na poziomie akademickim też, czy na poziomie NGO-sów, które się zajmują też różnymi projektami. Czyli generalnie no, mówimy o tym, że edukacja to jest pasjonujące pole do rozmów. I do dzielenia się. Do dzielenia się, praktykami. Ale także, że to jest świat tajemny, który jest mało odkryty, bo po prostu też to pokazują inspiracje. No, tych eksperymentatorów i tych wspaniałych ludzi, którzy podejmują codziennie trud i osiągają codziennie niesamowite rezultaty, jest bardzo dużo. I starczy na pewno na wiele lat nieustawicznej działalności takiej propagatorskiej, a jednocześnie brakuje nam w systemie oświaty, czy na poziomie powiedzmy tej edukacji podstawowej i średniej, takiego medium, takich form promocji, propagowania tych wszystkich dobrych rezultatów, dobrych ludzi, nauczycieli, którzy osiągają sukcesy. I tak to się zaczęło. Tak, EduNews się zaczął, a po 5 latach mniej więcej, dokładnie po 5 latach prowadzenia EduNewsa, już w ramach grupy, w ramach dyskusji z grupą Superbelwszy, do których też należy, doszliśmy do wniosku, że nam jeszcze brakuje właśnie takiego eventu, no bo fajnie, mamy te media różne i blogi i internet, w którym to opowiadamy, ale nie mamy tego spotkania z prawdziwymi ludźmi face to face, nie? I 2013 to był taki pierwsze wydarzenie, które też dwudniowe, też od razu z dużym rozmachem, tam było bodajże 350 osób z tego kraju, gdzie po prostu zaprosiliśmy tych ludzi z całej Polski i faktycznie to do dzisiaj jest tak, że przyjeżdżają. Od początku jest ta idea takich 25-minutowych takich właśnie... Tak, znaczy, to wychodziło trochę z analizy między obserwacji, jak wyglądają inne konferencje, a porównania do TEDów, tak? Czyli mieliśmy rację. Czyli uznałem, że te 18 minut jest trochę za mało, bo to jednak jest duża materia do powiedzenia. Pół godziny to już jest za dużo, a 25 minut będzie w sam raz. I tego się staramy trzymać. 25 minut. To jest właśnie to, do czego wczoraj żeśmy porównywali, bo rozmawiali właśnie, że inspiracje są takie troszkę inne niż wszystkie konferencje. Tak. Wystąpienia TEDxowe to są 2 dni wystąpień faktycznie inspirujących. Tak. Ja sam osobiście dołączyłem do inspiracji w 2016 roku. Pamiętam, że poznałem cię, jak krzyczałeś mi do ucha, jak Polska, Portugalia strzelała, gola, tak, Polska, to było niesamowite przeżycie. I byłem bardzo mocno zaskoczony, bo ja już pracowałem w szkole wtedy 6 czy 7 rok, widząc nauczycieli, którzy, uwaga, nie narzekają. Tak. Oni się lubią, oni ze sobą rozmawiają, oni wymieniają się pomysłami. Ja jeszcze wtedy stałem z boku. Później gdzieś tam dołączyłem sobie do Superbelfów, miałem tam przyjemność, żeby po raz pierwszy wystąpić na inspiracjach. Ale właśnie ta idea inspiracji, czyli wystąpień krótkich, aczkolwiek motywujących, była bardzo mocno fajna. Ale powiedz mi jedną taką rzecz. Czy ty kojarzysz w ogóle, ilu się przewinęło przez tą scenę, przez te wszystkie lata? Ja mogę wam powiedzieć, że każde wystąpienie jest nagrywane z inspiracji i mamy kanał na YouTubie Teraz Edukacja i w nim jest w tej chwili ponad 500 filmów. I to są wszystko wystąpienia inspiracyjne? Głównie są to wystąpienia inspiracji. Aha. Powiedzmy, no, myślę, że około 500 można liczyć, że jest tych filmów. No bo średnio licząc na jednych inspiracjach jest, na tych jest 30 wystąpień. No. 30. No to jak, nawet jak na nie wszystkie firmy tam trafią, to się jednak zbierze z tych nawet no bo są, najlepszych. Bo są małe i duże inspiracje, bo też trzeba powiedzieć. Co znaczą małe? Znaczy, są dwa rodzaje inspiracji, tak? To wynikało trochę, że mamy do czynienia z tematami wczesnej edukacji, która jednak jest inna przez fakt, że jest edukacją zintegrowaną i tam i interdyscyplinarną de facto i tam po prostu jest inna dydaktyka trochę, inne podejście do nauczania, ale też inny rodzaj pedagogów, bo zdaje mi się, że jeśli chodzi o kształcenie pedagogiczne, to tak naprawdę
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają najbardziej wszechstronną wiedzę pedagogiczną z wszystkich, bo mają łącznie z dydaktyką wszystko opakowane. Muszą. I w związku z tym te inspiracje wczesnoszkolne, one wystartowały bodajże 2 lata później, czyli 2015, ale do dzisiaj też idzie ta ścieżka osobna. No, w tym roku w marcu było tutaj 350 osób, więc to jest zupełnie inna atmosfera, bo to są osoby, które bardzo się bawią z dziećmi, więc również wystąpienia są oparte o zabawę i bywają śmieszne, i bywają i tańce, i różne formy gier, zabaw. Więc, natomiast duże inspiracje to jest jakby ta debata edukacyjna, to jest pewna forma rozmów o tym, jak ta szkoła ma się zmieniać, czego my chcemy tak naprawdę w tej szkole, i forma takich właśnie refleksji nad zmianami, które powinny nadejść. Właśnie, bo też rozmawialiśmy wcześniej, przecież stoisz za raportami, które mają wspierać edukację, które mają pokazywać kierunki, już od lat się tym zajmujesz, pokazując możliwe trendy, z czego my powinniśmy korzystać. Badania. Wiesz, co mnie w tym wszystkim zastanawia, co ty robisz? Czy serce ci nie pęka? Nie, serce bije mi jak dzwon. Ale wiesz, bo jesteśmy w pewnej bańce szalonej, a dobrze wiemy, że na zewnątrz tej bańki jest różnie. Ja po myślę, tylu latach. Że przeżywam to samo, co każda inna osoba, która pracuje w szkole zwłaszcza, czyli to pewien taki rodzaj, przychodzi taka refleksja, że pracuję już tyle lat, naście, a nadal mamy do czynienia z tymi samymi problemami, z którymi 15 lat temu też mieliśmy do czynienia. Także ten system się nie zmienia. I to nie może być takie nużące. To może być nużące. To może być nużące i myślę, że to trochę męczy, tak. Natomiast to jest trochę tak, że powiedziałem na początku, że ta edukacja to jest taki niesamowity obszar, w którym jest tyle ciekawych rzeczy, że jeżeli ktoś się interesuje w ogóle życiem i rozwojem ludzkim, albo jeszcze mocniej mówiąc, interesuje go taki właśnie rozwój całożyciowy, edukacja przez całe życie, no to nawet jak jest znużony tą szkołą, to może znaleźć sobie bardzo dużo obszarów towarzyszących albo pozaszkolnych, które nadal mogą dostarczać dużo satysfakcji. No. I to jest tak, że mimo tych 16 lat prowadzenia Eduniusa i tych 23 inspiracji, to jest satysfakcjonujące, że ciągle znajduję ciekawe tematy i ciekawych ludzi, i że ludzie przychodzą do mnie i proponują wystąpienia też, albo proponują artykuły, gdzie chcą się podzielić swoimi opiniami. Czyli jesteśmy takim miejscem, które ma znaczenie, tak, dla wielu ludzi. Na pewno nie dla wszystkich, bo tak co jakiś czas rzucam sondę też i pytam, czy znasz Eduniusa, czy znasz inspiracje. Oczywiście no, nie wszyscy znają, no wiadomo. Dalej to jest jednak olbrzymia rzesza ludzi, prawda, z samych nauczycieli ponad 500 tysięcy, jeszcze pewnie ze 100 tysięcy osób szkolących w edukacji, więc no, naturalnie nie wszyscy będą o tym wiedzieć, ale duża część osób wie. Ci, co chcą, to wiedzą. O. Dobra. Teraz ja, poczekaj, bo jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje w tym całym wspominaniu. Powiedz mi tak, nauczyciel Anno Domini 2013, nauczyciel Anno Domini 2024, bo spotykasz się dwa razy w roku jakby z tymi nauczycielami, którzy coś przedstawiają na tych inspiracjach. Jest jakaś różnica między tymi nauczycielami? Tak naprawdę? Coś się stało przez te 10 lat? Ciekawe. Nauczyciel roku 2013 Marcin Zarudz, z tego co pamiętam, 2023 Radosław Potrac, tak? Czyli to są bardzo podobne do siebie przypadki paradoksalnie. Obaj są mocno zakorzenieni poza szkołą w różnych inicjatywach towarzyszących, bo Marcin Zarudz to jest karate i kung fu, i ta edukacja. A to teraz, w ostatnich czasach, że to jest nauczyciel języka angielskiego? Nie, on już od dłuższego czasu to robi. Ale chyba jak wygrał nauczyciela roku, to jeszcze nie było. Nie, wtedy jeszcze nie. On się rozwija. Ale tak. Natomiast no, Radek to jest harcerz, prawda, i przewodnik warszawski, więc tutaj ma dużo rzeczy też obok szkoły. Natomiast to taka ciekawa refleksja. Jak zaczynaliśmy
inspirację w 2013. Myślę, że wielu z nas było pod takim zachwytem tych technologii edukacyjnych, które wówczas wydawały się być takim dla nas... Game changer. Tak, że one przyjdą i zmienią tą edukację, zbawienie, że w ogóle wreszcie ten nauczyciel, któremu się nic nie chce, nagle mu się zechce i prawda, i tak, to też, to też epoka kredy, Ola Prezda, tak, dokładnie, to Jacek Ścibor z superbeltrami technologicznymi. Tak, i to jest ciekawe, nie? I wtedy tak zaczynaliśmy. I jak to jest dzisiaj? Dzisiaj na przykład tematów takich stricte technologicznych, czyli dotyczących narzędzi, na inspiracjach jest dużo mniej. Więc zmiana jest taka, że jakby te technologie bardziej się zintegrowały z nauczaniem na pewno i nie są już nie są już głównym punktem odniesienia, tylko są tłem. Stało się to, o co wiele lat żeśmy zabiegali, żeby to po prostu było zwykłe narzędzie, tak jak młotek czy inne, które się używa w konkretnym celu w odpowiednim momencie. Ale żeby ono było. Dlatego mnie na przykład osobiście tak boli wprowadzanie tych zakazów komórkowych w szkołach, bo to inaczej mówiąc pozbawiamy się możliwości stosowania po prostu konkretnego narzędzia. Na wszystkich przedmiotach. Na wszystkich przedmiotach, dokładnie, i do różnych najróżniejszych spraw. I to jest pewne takie no, dość populistyczne rozwiązanie. Ono, ja je rozumiem, wiem dlaczego, bo mam z tym problem też z własnymi dziećmi. Natomiast nie jest to pedagogicznie zakaz rozwiązanie. Zakaz nie jest rozwiązaniem. Pedagogicznie nie jest to dobre rozwiązanie, tak? Więc jeżeli już wprowadzamy na przykład zakazy do szkół, to musimy pozostawić sobie furtkę, że nauczyciel może zdecydować, że to narzędzie może być użyte przez uczniów, bo to wtedy daje faktycznie możliwość stosowania nowych technologii. A przecież dzisiaj mamy do czynienia z AI, no AI jak wchodzi? No przez komórkę najszybciej wejdzie. Tak, cyfryzacja podręczników, cyfrowy uczeń, tak, czy jak to ma się nazywać, a zakaz korzystania z tego. Tak, no to się nie wszystko trzyma kupy, że tak powiem, to ten tutaj populizm jakby trochę właśnie przenosi się też z obszaru debaty politycznej na edukację. Mm-hmm. Tak, więc... Właśnie, tak. Nie chcemy wchodzić w politykę, tak. Ale... Stuknięcie w telefon oznaczało, tak, że Marcin zaczyna się stresować, bo musi zapowiedzieć kolejnego. Dlatego pytam, Marcinie, złapałbyś złotą rybkę i masz jedno życzenie do tej złotej rybki. Odnośnie edukacji. Dokładnie, odnośnie edukacji. Odnośnie edukacji. Ale jedno życzenie. Jedno. Ale ma dotyczyć mnie? Nie, czy... nie tak nasz ogólnie. Życzenie dla wszystkich. Ono może... Dobrze. Temat edukacji. Złota rybka ma zrobić? Tak, no to na pewno miałbym wiele różnych pomysłów, ale powiem tylko jedno z możliwych rozwiązań, nie? Ono trochę będzie dotyczyło tej struktury organizacyjnej systemu oświaty, który mamy. No, mamy coś takiego jak Instytut Badań Edukacyjnych, który, jak sama nazwa wskazuje, powinien się zajmować badaniami edukacyjnymi. A tak naprawdę, szczerze mówiąc, mało kto się w Polsce zajmuje badaniami edukacyjnymi. Być może dlatego nie bardzo wiemy, w którą stronę podążać. Więc jeżeli miałbym złotą rybkę, to bym poprosił ją na przykład, żebyśmy lepiej badali te procesy edukacyjne, które zachodzą w szkołach, na uczelniach, czy w tej edukacji całożyciowej, żebyśmy wiedzieli, co mamy zmieniać i dlaczego. Bo naprawdę jest bardzo mało punktów odniesienia. Najczęściej musimy sięgać do międzynarodowych badań porównawczych, natomiast swoich polskich badań praktycznie nie mamy. Nie wiem dlaczego. Dużo instytucji tym powinno się zajmować, bo i uczelnie, i właśnie IBE, i jeszcze pewnie parę innych, ale się tym mało zajmują. Niech to wybrzmi w takim razie, może akurat to marzenie się zrealizuje i ta złota rybka to spełni. Przed nami kończąc. Tysiące słuchaczy. Możesz, Marcinie, powiedzieć słowo przekaz do tych ludzi bezpośrednio. Ja bym was zachęcał przede wszystkim do odwiedzania Eduniusa, edunius.pl. To jest taki serwis, który jest jednym z moich dzieci. Jak powiedziałem, jest o tydzień starszy od mojej córki, więc w sumie narodzili się jako bliźniacy. I to jest takie też moje dziecko, które naprawdę pielęgnuję, bo tam jest z całego świata dużo ciekawych rzeczy, które nie chodzi o to, żebyście od razu stosowali, ale żebyście mieli refleksję, że ktoś gdzieś na świecie wprowadził coś, co może też wam pomóc zmieniać tą edukację codziennie.
i do zobaczenia na Inspirację. Tak jest, zapraszamy na Inspirację. Naszym gościem był Marcin Polak, redaktor Daniel Luk. Redaktor Łasiński. Radio Belfer, do usłyszenia. Kuchwale edukacji. Cześć. Tak jest, cześć. Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.